Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja jestem Yuken, a to nowa seria na tym kanale z długo już oczekiwanego Cities Skylines 2. Tak jak Cities 1 porwała nasze serca, moje również, tak zobaczymy, czy dwójce również się to uda, czy być może będzie odwrotnie. Jesteśmy świeżo po premierze tejże perełki długo oczekiwanej. Ja już mam swoje przemyślenia, bo wczoraj też zrobiłem live'a z zapoznaniem się z Cities Skylines 2. No, jakie to są przemyślenia, to też dowiecie się w tej serii, którą będziecie tworzyli, moi drodzy, razem. Razem ze mną będziemy ją, tą serię, tworzyli wspólnie, dlatego że w każdych kolejnych odcinkach będę czytać wasze komentarze z poprzedniego odcinka, będę brać pod uwagę wasze sugestie, czy to dotyczące nazwy ulic, czy to dotyczące nazwy dzielnic, czy gdzie co można by fajnego zbudować. Jeśli oczywiście te wasze pomysły będą miały sens. Także tworzymy razem nowe miasto. Nazwałbym to, moi drodzy, miastem doznań. No, troszkę skojarzenie z Poznaniem. Poznań, miasto doznań. Więc myślę, że nasze miasto nazwiemy miastem doznań. Co my tu mamy? W ogóle no, was też chcę jako tako zapoznać, bo troszeczkę jest inaczej. Na pewno już widzę różnicę, że w jedynce było więcej map do dyspozycji. W jedynce można było też samemu sobie stworzyć mapę, był edytor map. Tu na pierwszy rzut oka rzuca mi się to, że tego edytora map czy edytora obiektów nie ma. Nie ma, nie można sobie swojej mapy stworzyć. Map jest na razie bardzo mało. No ale coś tam twórcy gry deklarują, że tak zwane legalne za ich zgodą różne modyfikacje się pojawią, że po premierze ma to się pojawiać. Zobaczymy. Na razie nic nie ma, więc musimy rodzić sobie z tym, co mamy. A więc moi drodzy, musimy wybrać jakąś mapkę. Tych mapek jest tutaj troszkę dużo, coś mówiąc szczerze. I ciężko jest mi się zdecydować, nie będę czytał opisu każdej z nich, raczej spojrzę tutaj na składniki, surowce naturalne, połączenia zewnętrzne pokazuje nam, z czym mamy, no widzę, że prąd mamy wszędzie. Tak jest mi ciężko się zdecydować, ta wodna przełęcz wygląda całkiem spoko, chociaż no po rozbudowę może być ona całkiem ciekawa. Również rozległe równiny, ale tak myślę, że zaczniemy po prostu od tej pierwszej mapki, bo wczoraj na live testowałem tą pierwszą mapkę, chociaż klimat mamy od minus 4 do 15, czyli tak średnio, ale skoro zacząłem od pierwszej z brzegu mapki, no to sobie tą mapkę zrobimy. Styl jak najbardziej europejski, a nazwa będzie... Tak jest, moi drodzy, tak jest. Będzie to miasto doznań. Samouczki sobie oczywiście wyłączymy. No i cóż, no jak najbardziej zwykły ruch prawostronny, bo jesteśmy w Polsce. Klęski żywiołowe wyłączę na razie. Później je gdzieś tam w opcjach można włączyć. No i absolutnie nie będziemy klikali odblokuj wszystko, czy nieograniczone pieniądze, ponieważ ja bym chciał to troszkę tak iść w formie jednak takiego wyzwania, takiej fabuły, w której no nawet będziemy starali się to miasto rozbijać na samym początku bez pożyczek. To zresztą widzieliście w tej serii chociażby z Euro Truck Simulatora, że również na samym początku rozwijałem firmę bez pożyczek. Jak widać można. I tutaj apeluję zawsze do waszej ambicji, mówię nie dla wszystkich modów, które są no jakby takimi ułatwieniami w złą stronę, czyli że masz jakieś nieograniczone pieniądze. Jak najbardziej, moi drodzy, mówię temu nie. Dobrze, my sobie musimy to oczywiście spauzować, bo zaraz będziemy tracili pieniądze. A co my to mamy? Mapę mamy jak mapę, no dobrze. Czyli jest sobie rzeczka, sobie płynie, tutaj jest ocean. Jak już sami pewnie widzicie, troszkę laguje. I to nie jest wina, moi drodzy, mojego komputera, a po prostu optymalizacji tejże gry póki co. Więc czekamy to... na to, żeby na pewno ta optymalizacja się jak najszybciej pojawiła. Mam średnie ustawienia, znaczy dużo mam na wysokich, ale nie mam wszystkiego na pewno na maksa. To mogę wam się od razu przyznać. Tutaj nie będziemy na razie nic zmieniali, bo nie mamy po prostu za dużo wyjścia. I teraz tak.
Wydawałoby się, że w jedynce nie zwracaliśmy jakoś na to specjalnie uwagi. Natomiast tutaj na pewno trzeba na jedną rzecz zrobić uwagę przy tym całym kwadraciku, który mamy do dyspozycji. A w ogóle jest fajnie, bo można po mniejszych kwadracikach z boku dokupować i to jest według mnie bardzo fajna zmiana na plus. Natomiast moi drodzy, my niestety chyba nie będziemy mogli tego na tym etapie sprawdzić i to jest najgorsze, bo chciałbym sprawdzić surowce, ale dopiero możemy to zrobić na trzecim levelu. No z tego co pamiętam, jak robiliśmy na live'ie, to te surowce do drzewa, to wiadomo, widać gołym okiem. Pamiętam, że dużo różnych surowców już było tutaj poza tą kratką, więc na razie nas na szczęście to jakby nie interesuje, ale pamiętam, że gdzieś tutaj był kamień. Gdzieś tutaj nam się kamień krył. A z tych surowców warto korzystać, dlatego że no daje nam to fajne pieniądze. Tutaj nie jesteśmy chyba, o, zanieczyszczenie wody, możemy sprawdzić, gdzie mamy wody gruntowe. To też może mieć jakieś tam znaczenie, jeśli byśmy chcieli stację pomp tutaj montować. Chociaż myślę, że nie będziemy robili, mamy rzekę, która jak widać płynie z prądem, z nurtem, także tutaj sobie weźmiemy stację pomp taką rzeczną, tutaj odpływ jakiejś kanalizacji, później najwyżej ten odpływ się oczywiście przesunie, no wiadomo, hałasu nie mamy, gleby zanieczyszczenia też nie mamy, no i powietrza też nie, ale klikając na zanieczyszczenie powietrza ładnie widzimy, w którą stronę jakby nam tutaj wieje, więc na pewno na górze nie będziemy mogli robić stref śmierdzących, dymiących, bo to wszystko poleci na domki. Więc te strefy, jeżeli już byśmy chcieli zrobić przemysłowe, to gdzieś tutaj przy rzece. Ale też nie chciałbym zdecydowanie całej tej części wykorzystywać. Może po prostu tutaj bym zrobił przy rzece strefę przemysłową, aczkolwiek trochę niekoniecznie i niechętnie, bo tutaj stację pomp bym chciał zamontować, no ale najwyżej ją tutaj gdzieś zamontujemy. Stację pomp tutaj odpływ, to i tak jest ok. Tutaj kawałek strefy przemysłowej, czyli będzie wjazd przez strefę przemysłową. No a od góry tutaj pójdziemy sobie w domki. Tylko oczywiście pierwsza droga, którą, moi drodzy, będziemy tutaj budowali, ona będzie no, docelowo raczej do przebudowy. Zresztą nie wiem jak to z cenami. Co jest na pewno różnicą i to was może zdziwić, kochani moi drodzy. Tutaj sobie na pewno rondo zrobimy. Co na pewno się różni? Różni się to, że tak jak w jedynce wam no, nie pobierało, czy mogliście sobie to ustawić, nie pobierało wam kosztów utrzymania dróg, tak tutaj niestety pobiera. Także musimy bardzo ostrożnie tymi pieniędzmi się gospodarować. Bardzo, bardzo ostrożnie. Kolejna rzecz, która jest no na pewno tą różnicą, czyli kładziecie drogę, czyli w drodze macie oczywiście wszystkie rury. Macie rurę z wodą, macie rurę z kanalizacją i, co was może zdziwić, woda przewodzi również prąd. Czyli tak naprawdę nie musicie ciągnąć drutów z napięciem pod domki wszędzie, gdzie jest droga. Ten prąd już będziecie mieli. To jest taka zmiana w stosunku do jedynki. Czy dobrze? Ciężko jest mi tutaj jakoś oceniać z tego względu, że no na pewno się przyzwyczaiłem wcześniej, że troszkę tam działania było. No i na pewno tutaj mamy drut z prądem. Zobaczymy, co z tym też zrobimy. Nie chcę, tak jak mówię, tutaj na razie za bardzo przy autostradzie nic budować, bo to też będzie hałas. I jakoś bym to sobie od góry może bym poszedł z mieszkaniami. Nie wiem, czy tam nie ma przypadkiem też jakiś stref. W ogóle tutaj jest takie coś do budowy dróg. Zobaczcie, moi drodzy. Nie wiem, czy to tak działa. A nie, tak nie działa. Mamy rondo. A, okej, okay. Umieść A i B. No to patrzcie, moi drodzy, co my tu mamy. Załóżmy, że zrobimy to. Tak. I zobaczcie, co tu nam się fajnego tworzy. Taki gotowiec. Natomiast nie wiem, czy chciałbym taki gotowiec robić.
Generalnie nie jestem jakimś przeciwnikiem kwadratów, że tak powiem, ale gotowca bym nie chciał. O, co na pewno bym tutaj już zrobił, żeby nam się, bo zobaczcie, to też nam pokazuje, jakie tu są straszne różnice w terenie i chciałbym troszkę może coś wyrównać, może nam to trochę ułatwi życia, aż takich, żeby tutaj różnych pagórków nie było. Ja nie wiem, czy to nas kosztuje. Z tego, co widzę, to nic nam kasy nie odbiera, więc skoro nie odbiera, to tutaj może część trochę też wyrównamy sobie. Nie wiem, jakby ktoś mnie pytał. Nie wiem, po co to równam, ale jakąś część bym chciał mieć trochę równiejszą. Na pewno. Tam jest wyżej, no tak, no bo też idziemy w stronę góry, no. Więc musi być wyżej, ale to możemy tutaj wyrównać, jak to nic nie kosztuje, no tak mi się wydaje, że nie kosztuje, bo pieniędzy nie ubywa. Te pierwsze zawsze działania są, bym powiedział, takie najtrudniejsze. Bardziej, wiecie, trzeba się tutaj nagłowić, co, jak, gdzie, z czym, ale to troszkę sobie kawałek tu podniesiemy, najwyżej będzie większy, o. Nie wiem, czy to jest dobre, co robimy, ale ja się trochę boję, że przy tej rzece jest za nisko po prostu. Troszkę się boję i najwyżej zrobimy więcej spadu. A tutaj już się później to wygładzi. Oczywiście będziemy gładzić za chwilkę. Troszkę będzie więcej tutaj równego, a na innych kwadracikach niech już sobie będzie krzywo. No, takie pierwsze, myślę, podstawowe działanie, żeby troszkę tutaj wyrównać. Oczywiście drogę będę musiał jednak przebudować. Dobra, niech tak sobie tutaj będzie. Cyk, łagodzenie terenu. Jak to nam tu złagodzi? No nie łagodzi, tak jakbym sobie tego życzył. Ale to się wytnie. Lepsze były te narzędzia w jedynce i nawet wam powiem, że moim zdaniem o wiele lepiej one w jedynce wyglądały. W ogóle zobaczcie, no ta cała jakby tekstura tej mapy jest bardzo, bym powiedział, przeciętna i według mnie to o wiele lepiej wyglądało w prostym Cities Skylines 1, który przecież tyle lat temu został wydany, a wyglądało to według mnie 100 razy lepiej. Ale dobra, no nie żebym narzekał, tylko po prostu staram się jakoś tak obiektywnie oceniać. Wy możecie też napisać, może ktoś z was uważa, że to lepiej wygląda niż... Mówię teraz stricte o tym, co robię. Kto pamięta, jak wyglądało to kształtowanie terenów w jedynce, no to może się jak najbardziej wypowiedzieć. Taki sobie robię tutaj spontan, słuchajcie, żeby być, nie wiem sobie, po co to robię, ale po coś robię. Po coś robię na pewno i myślę, że nam się to oto działanie przyda. O, tutaj też troszkę przy rzece wykładzimy, dobra. Tam na dole chyba nie będziemy nic budowali aż tak. I teraz tak. Teraz tak, no trochę dziwnie to teraz wygląda, jakby nie patrzeć, ale już będziemy później to ulepszali. Może, a nacisk pędzla. Ja się dziwię, czemu to tak słabo idzie. Dobra. Większy pędzelek. O, to. Większy pędzelek i większy nacisk. Jak kasy nam za to nie bierze, to... Wiecie, takie fajne, bym wolał takie fajniejsze, że tak powiem, pagórki. Niech to jakiś ma ład i skład, bym powiedział. Tutaj sobie ładnie wyrzeźbimy. Dobra, tam. Będziemy się szczypać. Okej, okay, teraz tak, tylko jedną rzecz właściwie poprawimy, żeby tutaj już to było jak trzeba. Widzicie? I to jest na przykład jeden z błędów. Patrzcie, takie jakieś dziwne tekstury niezidentyfikowane kompletnie. Jak dla mnie jest to dziwne.
180 stopni, niech będzie, że równiutko robimy, dobra. Nie wiem na razie po co ta droga tutaj, nie wiem co z tą dolną drogą, zobaczymy. Więc tak, ustaliliśmy sobie, że na pewno jakieś strefy mieszkalne trzeba by pierwsze wybudować, ale żeby to zrobić, to na pewno musimy zrobić tak. Odpływ ścieków, no to oczywiście tutaj. Na razie będziemy bardzo, bardzo ostrożni. Jeśli chodzi o... No tu niech będzie pobieranie wody. Dobra. Oczywiście do tego trzeba drogi dołączyć, żeby był prąd chociażby. No i prąd. Prąd, moi drodzy, to tak. Z prądem się troszkę zmieniło. Albo wybudujemy sobie elektrownię, która kosztuje 70 tysięcy na miesiąc, ale ten prąd będziemy mogli sprzedawać. To jest tutaj taka ciekawostka. Albo po prostu pociągniemy prąd od sąsiada. Pierwszą opcją, na którą bym się teraz skuszał na samym początku, żeby nie przeinwestować w kosztach, myślę, jest pożyczenie prądu od sąsiada. Znaczy pożyczenie, odkupienie, no nikt nam za darmo nie da. No. Dobra, tutaj się muszę zastanowić, jaki to w ogóle ma mieć kształt, jak to będziemy przyszłościowo przebudowywać. No autostrada idzie sobie tak, w najgorszym wypadku, kiedy się przesuniemy albo tutaj coś wybudujemy na tym cypelku. No, to by coś tu fajnego było, może jak do statków, tylko nie wiem, czy się da. Zobaczymy. Tutaj, no nie mamy na razie jakichś tam planów, co można by z tym, szczerze mówiąc, zrobić. Więc co ja bym, moi drodzy, zrobił? Może zrobiłbym to tak. Pam, 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 rondo podobno. Oj, na razie mamy małe rondo do dyspozycji. No to tak bym tego rondem nie nazwał. No to ja podziękuję, poczekamy. No nic, widzicie, musimy na razie ze wszystkim niestety, ze wszystkim musimy czekać. Dobra, to zrobimy sobie tak. Jedną główną drogę sobie zrobimy, od razu sobie nią zaznaczymy. To gdzieś niech będzie na środku tej mapy. Jedną główną drogę. I ona sobie pójdzie gdzieś dotąd, a tylko i wyłącznie po to, żeby... No, na szczęście to jakiegoś majątku nie kosztuje, więc możemy już, słuchajcie, moi drodzy, no widzicie, to tak nie za bardzo trybi wszystko, ale... Dotąd na razie tak. Później, bo tutaj jakiś weekend się później przerobi. Dobra, o to mi chodziło, żeby była sobie główna droga. Tutaj będzie później rondko. No i tak. Myślę, że metodą standardową, bez tam jakiś... Na razie dotąd. Na razie oszczędzamy, pamiętajcie, musimy być bardzo oszczędni. No, powiedzmy coś takiego. I tutaj sobie domki od tej strony zbudujemy. No może jeszcze jedno do tej siatki dodamy. Ja nie chcę też, wiecie, domków robić jeden na drugim, dlatego specjalnie, jak widzicie, taką jedną, takie, no w sumie półkratki, bo to ciężko nazwać, jest jedną kratką, takie półkratki sobie zostawiam. Tam zawsze będzie można w przyszłości, słuchajcie, drzewa posadzić. I ja to też robiłem w wersji pierwszej i bardzo fajnie mi się to sprawdzało. Tu mam jakiś most już do dyspozycji, ale nie chcemy na razie żadnego mostu. Dobra, jakiś taki zrobiliśmy dziwny. Coś w stylu takiego, nie wiem, masztu jakiegoś wygląda. Dobra. No i co? Tutaj wszystko mamy. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. To już zrobimy może na razie zwykłą drogą, żeby było taniej. To trzeba doprowadzić, moi drodzy. Jak już robić to porządnie. Albo dobra, na razie sobie wyznaczymy, a później będziemy po prostu... o, zobaczcie, coś takiego będziemy później to rozbudowywali. I tutaj stąd też trzeba... Widzicie? Niby nie jest jakoś tam połączone, ale jest. Jest zakwalifikowane. Także tutaj już jest prąd i nie musimy się o ten prąd martwić, tylko właśnie najważniejsza rzecz. I to zrobimy to tutaj gdzieś przy rzece.
Mówię, na razie raczej ten prąd pożyczymy od sąsiada, bo nie chcemy ryzykować z elektrownią. Poza tym też nie mamy, moi drodzy, aż tyle hajsu. Zobaczcie, to cudo się od razu podłącza do... Patrzcie, tu musimy do tego transformatora, bo to troszeczkę inaczej wygląda, jak było wcześniej. Jest coś takiego jak transformator. I ten transformator, te napięcie daje jakby te kable, które są pod ulicą. Tak dziwnie to działa. Pod ulicą już macie wodę, chociaż powiem szczerze, trochę brakuje mi kładzenia rur z wodą. Na pewno było to bardziej takie... To wiem, że to w tej wersji jest wygodniejsze, ale sami się chyba zgodzicie, że wcześniej było więcej tak jakby do roboty. Tu zrobimy to sobie od razu na dwie dzielnice, podzielimy za chwilę. Tutaj pójdzie handel przy głównej. No to co? No to jedziemy. Nie mamy dużego wyboru. Ja zobaczcie, że często wolę sobie zostawić te parę kratek. Więc zrobimy tutaj strefę mieszkalną i tutaj. Wolę ręcznie po prostu zaznaczyć. No i dajemy play. No nie ma co tutaj. Zobaczymy, czy wyjdą jakieś pierwsze problemy. Co tutaj takiego? No już zapotrzebowanie zmalało. Także domki się budują. Już nam powstaje zapotrzebowanie na handel. Także go... Może przy głównej wjazdowej drodze, słuchajcie, trochę handlu tutaj cykniemy. Oni z tych domków i tak tutaj muszą jechać, więc tu cykniemy trochę handlu. Handel już zmalał, chcą przemysłową strefę. I teraz mówiliśmy odnośnie tego wiatru. Tutaj gdzieś jest ten kamień. Nie mam pojęcia, w którym miejscu. I tego też się dowiemy, ale to ja bym zrobił to, moi drodzy, może tak... Już domyślnie potem te ronda robił. Nie chcę tego rozwalać, bo to ładnie wygląda, a niestety sami bez Movita tego tak ładnie nie zrobimy. Więc cóż tu możemy zrobić? Nie wiem, czy to stąd się da jakoś tak w miarę połączyć. No niby się da, okej. No to na razie taki wstępny tutaj zrobimy jakiś tam... Ciężko to nazwać wygibasem. Bo zmierzam do tego, że tutaj trochę bym tego przemysłu spróbował dać. I myślę, że on na mieszkańców stąd... Myślę, że na mieszkańców stąd, słuchajcie, tutaj nie poleci, no bo poleci tam w dół. Mieszkańcy będą w górę od prawej. To też się jeszcze oczywiście przekonamy. Będzie taki... Tylko tak jak mówię, nie wiem, w którym miejscu jest kamień, bo naprawdę nie pamiętam. Więc jak najszybciej trzeba odblokować ten trzeci poziom, ażebyśmy mogli coś niecoś się dowiedzieć. Tak? Bo dopóki nie odblokujemy tego poziomu, to się nie dowiemy. Dobra, to tu spróbujmy na ile? Na tyle kratek, może na 4 takiego. Jakby na 5 dałem kratek. Zobaczymy. Działa to tutaj troszeczkę inaczej niż w jedynce. Co też mi się podoba, ale to zobaczycie właśnie, dlaczego mówię o tym kamieniu. Bo jest taka jedna rzecz, która no moim zdaniem bardzo fajnie tutaj oddaje, jeśli chodzi o przeróżne tereny. Tutaj mamy, zobaczcie, pod górkę zaczęli budować. Czyli mimo to moje kształtowanie terenu na nic się zdało, oni i tak mi to wszystko rozryli. Kasy trochę wydaliśmy, a na razie zero mieszkańców. To troszkę czasu, jak widzicie, potrzebują żurawie. Poprzyjeżdżało, a co to konia? Co to są, renifery? Nie wierzę, co te zwierzęta tu robią na budowie, moi drodzy. Ktoś mi to wytłumaczy. Jakaś hodowla będzie, kurczę. Łosie, czy... Co one tu robią, moi drodzy?
Znaczy fajny, fajne zwierzątko, nie? Tylko jakby tak sobie w rezerwacie w lesie biegało, to spoko, ale tutaj na chodniku stoi trochę... Zamknęli, kurde, łosia w... Zobaczcie, o, jadą pierwsze samochody. Zobaczmy, kto to tu do... O, światła mamy drogowe, okej. Okay. Jakieś pierwsze auto tu jedzie. Kto to tu jedzie? Już nie, nawet nie pierwsze, bo trzecie, ale kto to jest? Transportuje, rodzina jakaś. Ulica Ceramiczna, kierowca, Franciszek, no proszę. Kto to następny jedzie? Pochodzenie. Cel podróży, Ryżowice, jakie Ryżowice? Nasze jest miasto doznań. Okej, okay, transportują, moi drodzy. O, i nawet na motorku ktoś jedzie, czyli już nam się tutaj chyba zaczęli powoli wprowadzać. Dobra, zostawmy te zwierzątka w spokoju. O, i jakaś pierwsza ciężarówka coś tu wiezie, pojazd dostawczy. Jakieś towary, ale czemu mi po ulicy jedzie jakaś ciężarówka, która nie jedzie do mnie? To ja nie wiem, może bramki płatne powinienem zrobić, jak to tak? A, bo połączyliśmy wjazd do miasta, okej. Okay. I teraz możemy sobie, słuchajcie, moi drodzy, sprawdzić, jak to wygląda z... Na przykład prądem. No mamy zużycie, no bo importujemy. Importujemy i to też będziemy mogli chyba sprawdzić, ile nas to kosztuje. Ale no nie w tym momencie, bo nie mamy odblokowanego panelu budżetu. Więc jakby no nawet w tym momencie... byśmy bardzo chcieli, to i tak tego, słuchajcie, nie sprawdzimy, jak to wygląda z, tutaj wiecie, z kosztami, więc na razie musimy po prostu chwilę cierpliwości tutaj mieć. Tu jeszcze budują te fabryki, co to ciekawe, co to tutaj się wybuduje. Ale co, stoją żurawie i co? Nie, tamten się rusza, tu się coś dzieje. Może przerwę mają, no ten się kręci w kółko. Niby jakiś towar ma na końcu. Zobaczmy. Ulica Ceramiczna. Ceramiczna. Budynek jest pusty i można go wynająć. No nie jest pusty, bo nie ma budynku. Tutaj się kręcą te żurawie. W ogóle się aż dziwię, że jeden drugiego nie zahaczy. Bo tak mam wrażenie, że na styk. A tu w ogóle żurawia nie ma. Nie wiem, tych nie było stać na żurawia, czy co? Czy tutaj nic wielkiego nie budują? Tutaj żuraw, tutaj, a tutaj nie ma. A tu to w ogóle trawę ktoś zostawił. Okej. Okay. A to co to tutaj? I zobaczcie, i to mi się właśnie nie podoba. Jest jeden z minusów dwójki. Bo tak jak w jedynce, słuchajcie, no budował się jakiś budynek, tak? Czy to fabryka, czy domek. To zwróćcie uwagę, że no one jakoś tam były, było to deskami za ten, jakoś było widać, że ten budynek jakby no krok po kroku się... budował, prawda? A tu zobaczcie, macie puste pole, przyjeżdża żuraw, niby tam się kręci i nagle cyk, powstaje gotowa fabryka. Jest to według mnie, słuchajcie, gorsza opcja. Nie podoba mi się to. Można duże zbliżenie zrobić, ale tutaj prawie w komin zajrzymy przez okno. Dobra. Także jest pusty ten, ale dymuwa. Obcą nam tutaj strasznie w tej fabryce, fuj. Drzewka trzeba posadzić. Już nie będę wam pokazywał z następnymi, ale po prostu zaufajcie mi, że tak jest i sami możecie to sprawdzić. Tak średnio mi się to akurat podoba, nie? Że o, nie ma takiego... Wiecie, troszkę brakuje tego realizmu według mnie w tym. Dobra, no tu myślę, że domki... Ta strefa przemysłowa i tak będzie jakoś wyłączona, ona pójdzie tam dalej, więc tu de facto parę domków możemy też przeciągnąć, się nic nie stanie. Też później tam dalej jakieś parki pójdą, zobaczymy. Parę możemy przeciągnąć. Domków tutaj. I dalej już oczywiście nie będziemy, tu później jakieś na przykład handlowe się zrobi. Ja to specjalnie dlatego tą drogę zrobiłem, żeby jeżeli ten zanieczyszczenie pójdzie w ten sposób, no to wiadomo, że dalej pójdziemy już tylko w dół z tymi fabrykami. Już prawo nie chce, żeby, wiecie, za daleko te zanieczyszczenia też nie szły. Także jest kilka takich no niedopracowanych rzeczy, jeśli chodzi o takie glicze, typu właśnie jak
w przypadku tej fabryki, tak, że zobaczcie, tak samo tutaj, tu pewnie będzie szybciej, że zobaczcie, też do zwykłych domków mieszkalnych żurawie, no raczej już ten żuraw trochę nie pasuje, prawda, do budowy zwykłego takiego jednorodzinnego domku. I zwróćcie uwagę, że mamy taki tylko etap, tak, że zaczynają budować, to przyjeżdża żuraw, cyk, niby budują, nie widzicie co budują, nagle to znika i pojawia się chata. To zresztą pewnie zaraz zobaczycie. Ale domki ogólnie, patrzcie, mają solary, panele słoneczne. Także naprawdę nie musimy im tutaj prądu żadnego dawać. Każdy na dachu ma jakiś panel słoneczny, ładnie kostką. O, tutaj mają jakiś basenik sobie zrobili, taki... No, drzewka posadzili, nie wiem po co kamienie nawieźli, no ale dobra, chcieli kamienie, to mają. Jakieś siedzenia, huśdawka dla dzieci, buda dla psa. Psa się w budzie już nie trzyma, halo, panie, bo za znęcanie. Podniosę podatki, kto to psa w budzie trzyma? To nie wiem, co to jest, jakaś szklarnia czy sauna, coś tak, no, ale tak dziwne, przeszklona sauna by była. Dziwne to jest, nie wiem, co to jest za... Czekajcie. Co to może być? Taka szklarenka chyba, no bo nie wiem, co to innego. Taka szklarenka chyba, bo... Nie zaglądamy im tam do środka, bo może ktoś coś robi i nie chcą, żebyśmy widzieli, co robią. No i co? No i musimy w ogóle... Założyć wioskę. No już zakładamy. Podjechał jakiś pan na motorku. Na pewno na plus, a nie to pani. Pani przyjechała. Na pewno na plus to zobaczcie, są na przykład samochody, tak? Które są dość, można powiedzieć, realistycznie zrobione. Chociaż nie można powiedzieć, bo... O, panie, trzy psy. Oj, zobaczcie, różna jakby opcja parkowania, tak? Skręcone koła i tak dalej. Ale nie można powiedzieć, bo w wersji pierwszej też te samochody były dosyć fajnie zrobione, szczególnie, że ja miałem pościąganych dużo modeli samochodów i też miałem tego moda, że jeździłem, jakby to powiedzieć, okiem kamery. Aha, bo słuchajcie, ja tu jestem mądry, sobie oglądam, a tu możemy troszeczkę czas, myślę, że przyspieszyć. 74 mieszkańców dopiero mamy. Nie wiem, czy to oznacza, że dopiero 74 domy są. No nie, no bo w domu mieszka więcej, także już jest tutaj... Mam wrażenie, że troszeczkę z realizmem jest to na bakier. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, jedenaście, szesnaście, jedenaście, no czy tak dwadzieścia. Dwadzieścia, to już mamy 40 domów. No, no dobra, no to znaczy, że po dwóch. Kamil milowy, moi drodzy, został odblokowany. Już możemy sobie zadecydować, co my tu chcemy. No na pewno chciałbym ronda odblokować. To jest więcej jak pewne. W ogóle będę starał się jednak elektrownię własną kupić. Tu na razie nic nie potrzebujemy. No może krematorium, bo w sumie jeszcze cmentarza nie wybudowaliśmy. Chociaż i tak pewnie wybudujemy, ale to zobaczymy. Raczej centrum recyklingu, no ale nie mamy już punktów, niestety, moi drodzy. Ale nam się budżet odblokował i to jest tutaj dobry taki akcent, żeby zobaczyć, patrzcie, bez żadnych pożyczek. Teraz myślę, że możemy zainwestować w elektrownię i zobaczyć, co się stanie, czy po prostu pójdzie to do góry. Nie chcemy żadnej pożyczki, ani jeszcze nie mamy, tylko na razie mamy do podglądu. Dobra, słuchajcie, trzeba im na pewno, moi drodzy, zrobić wysypisko śmieci. Lub może, żeby nie robić... tylko możemy wysypisko. Recykling jednak nie możemy. No dobrze, słuchajcie, jakieś takie szybkie wysypisko, które to wysypisko po prostu będzie małym wysypiskiem. Po to, żeby było. Dosłownie. Po to, żeby było. I na zasadzie, wiecie, wysypisko, żeby było, no to myślę, że jak wiatr idzie w tę stronę, no to tutaj gdzieś je w tym lesie może pierdykniemy, jak się uda. A chyba się uda. Po prostu, żeby było, a później będziemy szli już w recykling. Także ja nie będę tutaj też, słuchajcie, jakoś
Zobaczcie, to jest też taka właśnie opcja, bo to jest właśnie ciekawe, że macie wysypisko śmieci, wszystko spoko, a tu możecie zrobić taki oto przycisk magiczny i patrzcie, możecie sobie je w każdej chwili dowolnie powiększyć. I będziecie mieli, ile jest miejsca na że tak powiem, na te odpady. No myślę, że tyle nam... Myślę, że tyle nam w zupełności wystarczy. To ma być skromne wysypisko, jeśli o to chodzi, bo ja raczej tutaj bym był za recyklingiem. No i z tą elektrownią bym pomyślał. Ona, moi drodzy, kosztuje nas... To, że 100 tysięcy to pikuś, ale bardziej 70 tysięcy na miesiąc. I też jestem ciekaw, czy my jesteśmy w stanie w ogóle to zarobić. Czy my damy radę to zarobić? Jestem bardzo ciekaw. Jeśli tu bym elektrownię pierdyknął, to z elektrowni prąd by mógł iść tam. Tylko to byśmy musieli znowu zrobić pauzę, bo chodzi tylko o to, czy my tyle sprzedamy prądu, żeby zarobić na tą elektrownię. Tylko i wyłącznie, moi drodzy, o to mnie się rozchodzi. Zróbmy taki manewr. Może coś takiego. O, tutaj. No dobra, zanieczyszczenie idzie. Bo patrzcie, o co chodzi. Wiadomo, elektrownię musimy podłączyć do... A uda się, dobra. Z jednej strony musimy ją podłączyć do tego, żeby nam dostarczała prąd. Tutaj do tego transformatora. A z drugiej strony chcielibyśmy ten prąd też sprzedawać. Jeśli to w miarę no zatrybi tak, jakbym sobie tego życzył, no to jesteśmy trochę ładnie do przodu, jeśli chodzi o kasę, bo będziemy po prostu handlowali prądem. Dobra, dobudujmy tutaj troszkę do mieszkańców. Tak zróbmy maksymalnie dotąd, tak sobie ustalmy. Będzie później... O, fajnie jest to zrobione, jak był ten Find Road Anarchy, chyba tak się nazywał ten mod w jedynce. To powiem wam, że mnie się to tu bardzo podoba, że właśnie te dopasowania, nie, są zrobione. Rezydencja Gwiazdy Popu. No myślę, że w tej chwili nie będziemy tego budowali. Zobaczcie, od razu nam zapotrzebowanie maleje, a te średnie to nie wiem w zasadzie gdzie, może tutaj te średnie bym bardziej zrobił, bo to też trzeba tak jakoś, wiecie, według żeby to jakiś sens miało. I tu powiedzmy, niech będzie dzielnica z małymi domkami, a średnie już załóżmy od tej ulicy. No dobra, no to w sumie można tutaj. Europejskie domy szeregowe. Aha, no to jest w zasadzie to samo, moi drodzy. To jest w zasadzie to samo, tylko inaczej wygląda. No ale dobra, jak już tak powiedzmy, niepotrzebnie się różni tak naprawdę kolorem. Nie wiem właściwie, po co oni takie coś prowadzili, bo powiem wam, często jest to troszkę mylące. Tak jak tutaj taką testową rozgrywkę robiłem, spokojnie, nie będzie samych kwadratów. Jakby już od razu ktoś chciał oponować, to nie będzie samych kwadratów w tym mieście. Nie bójcie żaby. To też zobaczycie później, no jest to troszeczkę takie, no, bardzo mylące. Tu sobie zostawię jedno pole, żeby tam ewentualnie, słuchajcie, coś zbudować, jeśli chodzi o... O, nie. No i napsułem. Jeśli chodzi o... No widzicie, w jedynce było to na pewno lepsze, że jak już mieliście jakąś strefę zaznaczoną, to bez usuwania nie zastępowało wam się. A tutaj musicie uważać, jak kawałek dalej źle zaznaczycie, no to już niestety robi się problem i nic z tym nie możecie poradzić. Dobra, musimy, słuchajcie, zapewne wybudować cmentarz. Ja myślę, że cmentarz bym właśnie przy tej głównej drodze wybudował, tylko się zastanowię, jak to zrobić. Albo od tej drogi, ja tutaj na handel miejsce. Tylko też muszę... Zobaczę, jak kratki nam się ułożą. Muszę zobaczyć, jak nam się kratki ułożą, bo chciałbym, żeby to jakoś tak fajnie wyglądało. Ale taka strefa handlowa tu po cmentarza mogła by, myślę, być. Chyba, że zrobimy taki numer, że tu jeszcze jedną kratkę. I wtedy to będzie w stylu takiego wielkiego ronda, takiego kwadratu, gdzie w środku będzie cmentarz,
i dookoła strefa handlowa. To by było całkiem fajne. Taki... Zaraz się zastanowimy. Musimy tutaj dobudować lekko strefy przemysłowej, więc zrobimy. W ogóle strefę przemysłową pewnie będę przebudowywał na zasadzie takiej, żeby były drogi jednokierunkowe. Bo to się sprawdza. Zobaczę jeszcze, w jaki sposób to zrobić. Tu się też będę zastanawiał, ale patrzcie, ja bym to na przykład zrobił tak, że tu bym wydzielił taki wielki kwadrat. Pewnie i tak nikt nie wie, o co mi chodzi. Typu moje... załącza mi się tworzenie. Patrzcie. Zaraz, myślę, że będziecie wiedzieli, o co mnie się rozchodzi. A dobra, tu... No, gdzie straciliśmy kratki, więc... Za blisko też nie warto. Jeśli już ma być symetrycznie, no to lepiej trzymać się tego... O. Tak. Tego lekkiego odstępu się lepiej trzymać. Dobra, tu chciałem zrobić to tak, dotąd. I teraz... Tutaj ta droga by nie szła na wprost, po prostu byśmy ją puścili... Jak wam to wytłumaczyć? Musiałbym pauzę zrobić. Nie wiem, jak ta moja konstrukcja, że tak powiem, cepa. Ale oczywiście tutaj... musi być wyznaczny. W takiej postaci. Na ile by to miało iść? Bym sobie, no właśnie, i teraz minus, że nie pokazuję tutaj tej odległości, jak już jest zbudowane. Dobra, wtedy sobie to tak mierzyłem, bo to nam też wiele ułatwia, nie? Jest tak, dobra, mamy 200 metrów, niech będzie może 240 metrów i stąd też 240 metrów. Patrzcie, moi drodzy, co ja tu za czary robię. To jeżeli 240, to spróbujmy dać też 240. Okej. Dobra. Czyli ta część wtedy by była wyburzona. Patrzcie, tego by nie było. Ale ja bym to zrobił jednak w postaci bardziej jakiegoś prostokąta. Więc zrobiłbym może tak. I jeszcze raz 240 bym dał. I wtedy będę usatysfakcjonowany. Jakby mnie ktoś pytał, po co to robię, to nie pytajcie, bo nie wiem sam. 90 stopni, cyk. Cyk. I jakby mnie ktoś pytał, po co takie dziwadło robię, to naprawdę sam tego, moi drodzy, nie wiem. Więc proszę mnie się nie pytać. To oczywiście będzie z czasem rondo, a w ramach przebudowy to tutaj to oczywiście pójdzie droga szeroka dookoła, w środku będzie wąska. Aha. No i to są właśnie skutki, słuchajcie, przebudowy drogi, zobaczcie, że się takie jakieś tutaj na przykład dziwolągi dzieją, jak tutaj. I to jest zdecydowany błąd tej gry. Kiedyś to przecież no nie miało takie coś miejsca. Dobra, w zasadzie to słuchajcie, chyba będziemy... To i tak ta droga ma iść z ukęsa, jak ja to zawsze mówię, na razie może będzie zwykła jeszcze, a aczkolwiek już sam nie wiem, co mi do głowy wpadnie. Tak? Nie. Czekaj, a spróbujmy. Średnio bym powiedział. Nie o to walczyłem. Nie o to walczyłem. Czekajcie, bo to trzeba zrobić z drugiej strony. Stąd? Dobra, to tam budynek się przesunie, tam z budynkiem. Nie mogę nawet, jakbym chciał, to nie mogę. O! No chyba o coś podobnego mi chodziło, niech i będzie, dobra.
Niech i będzie. Na pewno jest coś tam inaczej. To oczywiście tu inaczej nie będzie połączone. I teraz tak, moi drodzy kochani, co my tutaj chcieliśmy? Patrzcie, że w miarę... I tu chciałem, żeby właśnie cmentarz był na samym środku. O, jakiś kamień milowy nam się udało osiągnąć. Proszę, jak ładnie. Pięknie, no to zobaczmy, co możemy tam odblokować. Tak dotąd. Aha, bo mamy teraz zakrętasy, dobra. Widzicie, że nawet mi to w miarę wyszło. A dotąd. No nie, żeby też za dużo skrzyżowań nie robić. To tutaj jakiś też mam pomysł. Tu też jakiś fajny budynek. Nie wiem, czy chciałbym rezydencję Gwiazdy Popu tutaj, moi drodzy, budować przy cmentarzu, ale nawet może to, słuchajcie, jakoś tam w miarę wyglądać. Jak zabudujemy to strefami przemysłowymi, może i jakiś tam to sens będzie miało. Tutaj już coś się na wysoki czynsz prują, gdzie ja przecież czynszu nie ustalam. Tutaj niby powinny być te domki, ale na nie chyba zapotrzebowania nie mamy. Więc coś marno to widzę. Widzicie? Nie buduje się, bo nie chcą europejskich tych domków. Oni chcą zwykłe. Także, no. Także to też nie da się tego, tak widzicie, w 100% wszystko idealnie zaplanować. Zobaczmy, czy my mamy trzeci level. Jeszcze nie mamy trzeciego levelu. Jeszcze nie mamy trzeciego levelu, także... A szkołę pomaturalną jak najbardziej sobie odblokujemy. I na razie poczekamy, bo... Niech się te punkty zbierają. Niech się te punkty zbierają. Ja kiedyś w ogóle robiłem taką opcję i może to też... Gdzieś będziemy tu praktykowali, słuchajcie. Że na przykład robiłem w postaci ronda oczywiście wielkiego, okrągłego. I w środku ronda różne atrakcje. Zobaczymy, jak ten kwadracik się sprawdzi, też i będziemy robili w postaci ronda. Dobra, troszeczkę handlu trzeba im dodać i widzę, żeby bardzo chcieli jeszcze coś z przemysłem, ale my nie bardzo mamy jak. No dobra, tutaj akurat miałem nie robić, ale okej, jak już się zrobiło, na razie niech będzie. Bo nie mam pojęcia, gdzie te kamienie są i nawet nie wiem, czy przypadkiem nie tutaj, ale nie mamy, widzicie, jeszcze odblokowanego trzeciego levelu. Na trzecim levelu myślę, że tutaj odcinek zakończymy, albo może i szybciej. Jako takie, wiecie, budowa, totalny wstęp do... O, i tutaj mamy małego laga. Niestety, no to są... Minusy. Tak to się w tej chwili, moi drodzy, prezentuje. Czynsz za wysoki nie jest, bo ja przecież jeszcze czynszu nie ustalałem. Widzicie, dopiero teraz mogę tak naprawdę ustalić. Podatki są na 10%, więc absolutnie nie będziemy ich obniżali. Pożyczki nie chcemy, troszkę jesteśmy na minusie, ale handel usługami. Zarabiamy 40 tysięcy na elektrowni i nie wiem, czy też to nie są dotacje rządowe. No ale 40 tysięcy zarabiamy, elektrownia nas kosztuje... 60, czyli no nie de facto 20 wydajemy na elektrownię, no ale mamy z niej prąd, także pamiętajcie, to też ma jakieś znaczenie. Zobaczcie, przy na przykład obracaniu kamery takie są bugi, to nie jest jakby, że mój komputer nie daje rady, bo jak najbardziej daje radę, tylko to, nie wiem, jest tak źle zoptymalizowane, że, a znacie mnie, że ja narzekać nie lubię. Takie rzeczy się tu dzieją. Dobrze, słuchajcie, musimy zrobić sobie może dzielnicę, ale nie mamy tego jeszcze dostępnego. Też od trzeciego levelu. Jest tutaj rezydencja Gwiazdy Popu. Nie wiem, gdzie to wybudować. Myślę, że bardziej bym poszedł w kierunku szkoły w ogóle. Szkołę podstawową na pewno by im trzeba wybudować. Czy koło cmentarza, to nie wiem, nawet zresztą za mało miejsca. Ale słuchajcie, przecież nic się nie stanie, jak tu naokoło coś pobudujemy, tylko też nie wiem, jaki będzie w ogóle plan. Najpierw muszę zobaczyć,
Najpierw to ja muszę pomyśleć, jak to dalej tutaj rozegrać, ale dobra. Zróbmy, powiedzmy sobie tak, że szkoła podstawowa może być przy tym. Może być przy tym, tam będzie handelek, czyli gdzieś tak szkoła podstawowa, tak tutaj zostawimy sobie trochę miejsca w razie W na i szkoła pomaturalna. W razie W sobie troszkę miejsca zostawimy na, wiecie, jakieś przebudówki, no i wtedy może szkołę pomaturalną tutaj elegancko sobie cykniemy, o. Będzie też może miejsce na jakąś przebudówkę. Troszkę nie mogę się zdecydować, w którą stronę, ale myślę, że tak. Także szkoły niech już mają, wysypisko jakieś małe śmieci jest, wiadomo, pójdziemy w recykling. Szkoła pomaturalna, bo to wiem, że jak robiłem też testy, to zresztą widzicie na zapisie live'a, to szkoła pomaturalna cieszyła się większym powodzeniem niż liceum, tak, dobrze mu. Szkoła podstawowa, no zobaczcie, tak trochę przy tych, fajnie, że można naprawdę bardzo duże zbliżenia zrobić, czego zobaczcie, nie dało się zrobić na pewno w jedynce, ale strasznie, strasznie jest źle zoptymalizowane i się niestety baguje. I no, mimo szczerych chęci, patrzcie, mam, kończąc właściwie już, bo zbliżamy się do końca pierwszego odcinka, swoją drogą będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Możesz napisać swoje propozycje, bo teraz już będziemy robili dzielnice miast, będziemy mogli nazywać ulice. Możesz napisać swoje propozycje, to jak najbardziej będę czytał te komentarze w następnym odcinku. O, proszę bardzo. Udało nam się i teraz dopiero się dowiemy właśnie na koniec odcinka. Odnośnie surowców. Bo to nam tak naprawdę pokazuje. Dobra, odetchnąłem z ulgą, pomyliło mi się na szczęście. Kamień znajduje się tutaj, także tu myślę, że dwie nawet zbudujemy do kamienia. A to żółte, to żyzna gleba, czyli jakieś tam kurczaki, hodowle, wiecie, takie no generalnie rolnictwo. I też jest to fajnie zrobione, więc tym się zajmiemy, myślę, że w następnym odcinku. I wtedy tutaj zrobimy mieszkania małe. A to jest tutaj, nie wiem czy nie, a też kamień chyba niebieski, złoża rudy. Okej, czyli tutaj jak widzicie też będziemy musieli korzystać z tych złóż, znaczy musieć nie musimy, ale fajnie by było, czyli to jest przemysł, który wypchamy, no i też drzewa, tak? Czyli przemysł generalnie wypychamy na górę, ewentualnie później tutaj, o, czy tutaj. Czyli tak naprawdę musimy w dół iść z domami i w prawo z domami. Ale też wam powiem od razu taką ciekawostkę, że jak będziemy w ten przemysł szli, tego typu przemysł, to będzie większe zapotrzebowanie na domki takie małe. Bo to tak jest, jeżeli macie, nie wiem, powiedzmy tam biura, czy ludzi no, wykształconych, tak? No to oni mieszkają w większych tych wszystkich domkach, tak? A jeżeli chodzi o rolnictwo, o tego typu rzeczy, to ludzie chcą mieszkać w tych małych domkach. Dobra, my tu musimy na pewno, moi drodzy, jeszcze na koniec już totalny zająć się strażą pożarną, która według mnie musi być przy strefie, słuchajcie, przemysłowej, a może od tej strony dom. Nie można w te? Domu nie można przy tej drodze? No dobra, nie wiem, jakoś dziwnie. I na pewno policją się też musimy zająć, no ale to policja wtedy musi być. Tak. Te dwie rzeczy musimy zrobić, bo to jest dosyć istotne. To jest dosyć istotne, żeby tutaj, wiecie, w naszym mieście ludzie byli zadowoleni i szczęśliwi. Znowu nam wyrasta zapotrzebowanie na te domki szeregowe. No, a tu możemy kawałek dodać. Widzicie, już zmalało. No, to tutaj też możemy, bo tak docelowo, słuchajcie, też zostawiłem troszkę miejsca między strefą handlową, zwróćcie uwagę, tutaj zostawiłem celowo trochę miejsca, tak, że tutaj jest sobie strefa handlowa, tu się będą kończyć domki, a tu w te luki będziemy budowali ewentualne parki.
To też chciałem wam powiedzieć, że jestem jak najbardziej świadom tego, co robię, nie? Tutaj akurat nam się niestety z tej strony to jakoś tam połączyło niefortunnie, ale myślę... A, już nic nie zrobimy, dobra. To lepiej nie myśl, Juken, lepiej nie myśl za dużo, tylko działaj. Dobra, to ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No, zrobiliśmy, moi drodzy, dużą wioskę w bardzo szybkim czasie. Na razie, jak widzicie, nie ma tu jakichś żadnych problemów, jeśli chodzi o korki, bo to, co widzicie na drogach, to oni po prostu poparkowali tak na tej drodze. Ale spokojnie, to też w przepisach później się da ustalić, żeby płacili za parkowanie na drodze. Wszystko da się, moi drodzy, fajnie ustalić. Mamy komisariat, mamy straż pożarną, jakiś tam przemysł, który no trochę dymi, ale na szczęście, patrząc jak wiatr idzie, no to no nie powinien jakoś tam specjalnie zagrażać, bo maksymalnie, myślę, tu jeszcze dotąd zrobimy domki, później będziemy myśleć, co tam dalej. Także to już w następnym odcinku, moi drodzy. No dziś wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam jutro na kolejny odcinek. Trzymaj się. Cześć.